Cześć, witam Was serdecznie. Rozpoczynamy nową misję główną pod tytułem Nowy Dom. Podążamy dalej dla Zaluan. Ja się tylko troszeczkę obrobiłem w menu. Dostaliśmy łuk w nagrodę. Ale okazuje się, że są dużo gorsze niż ten, co mam obecnie kupiony. Śmieszne. Ale co? O, wejdź na dach! Sprawdzimy z góry! Widzimy się! No co ci chodzi, bo już mnie nie jadę. No, jak każą, to każą, ona idzie na górę. No czekaj, jadę windą. Jednak to jest maruda. No i idę, no i co? W sumie fajna ta miejscówka. Cholera, myliłam się. Nic nie widzę. A co chciałeś zobaczyć? A taką miałam nadzieję. Ten papajak. Ale... Spokojnie. No. Dlatego przychodzę tu, kiedy mnie coś wkuku. Czyli gniazdo. Uwierz. Patrz. Aiden! Wracają! Kto wraca? Naprawdę, kurwa, wracają! O czym ty mówisz? Widzisz, Aiden? Pięknie! O, nie wierzę! Po prostu nie wierzę! W sensie elektryczność, tak? No, widzisz to? O, widzę za nią. Podziwiam pokaz w punkcie widokowym. Jak to się stało, że przez 15 lat to tak wypało? Nie wiem! Musimy się dowiedzieć. To mija i okazemy pogadamy. Panu się za tobą stęskniłem, Luka. Wam z browarem posuwając barmanki. Przyjdziemy tam na podzemie. Coś jest nie tak. Nie. O nie. Nie! Kurwa! Co się kurwa dzieje? Jest rybie oko. Jak się tam dostać? Rybie oko, poczekaj. Poczekaj, dlaczego? No, dla nas to zadać. Musimy sprawdzić podstawę. Jedna jest tam. Czy to jest to, co ja myślę? Słuchaj, chcę ci pomóc. Przestanę ginąć z dachu. Ale musisz zrozumieć. Pierwszy raz przez ponad dekadę nic się nie zmieniało. 10 lat pieprzonej ciemności. Daj mi to. Musimy to sprawdzić. To stara paralelnia. Jest! Dostaniesz się tylko. Nareszcie. Tego mi brakowało. Jak mnie dostałem w Horizonie, to w końcu też było super. Genialnie. Aiden nie jest rzędzie. Aha, tylko parolotnia wytrzymałość, nie? Trzeba będzie o tym pamiętać. Ale mamy... Ale co chodzi z schemat? On jaki mi schemat? Nie wiem, dobra, nieistotne. Chłopaki, ja wam nie chciałem przeszkadzać. Kuźwa. No nie trafiłem, no. Na razie mi średnio idzie obsługa. Ale jeżeli uda się to rozkładać, to jest opcja, że przestanę ginąć spadając z dachu. Co mnie mega cieszy. Uuu, była dziura. Nieźle. Jak na żółto działa. Myślałem, że będzie trudniej. Nadal nie wierzę, że to się dzieje.
Myślę, że to Walls włączył prąd. Ale dlaczego miałby to robić? Nigdy nikomu nie pomógł. Dlaczego miałby przywrócić ludziom prąd? Jesteś pewien, że to on? Użył klucza gier w fabryce AO. Wtedy włączyło się światło. Ma to sens. Lata temu wojsko przejęło tę fabrykę, żeby zagarnąć ogniwa energetyczne. Nie miałam pojęcia, że nadal działają. I mogą zasilić pół miasta. Pilnuj tego klucza, Aiden. Cholera wie, do czego jeszcze służy. Pośpieszmy się z tą podstacją. Aha. Dobra. Jednak nam wytrzymałość. O matko. Boję się. To jest strasznie wysoko. W tej poprzedniej miejscówce nie byłaś tak wysoko. To jest downtown niby tam. To oczywiście jest miejscówka, ale oczywiście na samej górze, no bo przecież jak żeby inaczej. O masakra, powiem wam szczerze. A chcesz być lepszy ode mnie, to ślicz. Nie wiedziałem, że to wyślik. To jest wyślik. Nie wiem, albo mi się wydaje, albo steruje się tym tragicznie. I lądujemy. Gdzie ona jest? Już poszła sobie dalej. Chociaż nadal poddajesz się wiatrowi, a to ty masz go kontrolować. No tak jest. Średnio idzie. A gdzie lecimy? Na wprost. Na wprost jest spoko. Okej. No, to jest zdecydowanie wyżej. Ląduj. Okej, stąd jest już całkiem blisko do podstacji. Dotrzyj tam i włącz. Jak to? Sam? Jesteś dużym chłopcem. Ogarniasz to. Przy stacji metra jest kolejna. Ja się tym zajmę. Jeśli uda nam się chociaż z jedną, to z czasem włączymy wszystkie. Ale jak mam ją włączyć? To żadna filozofia, Aiden. Te systemy są stare. Musimy się upewnić, że bezpieczniki i kable działają. Niby na dół. No dobra, próbujemy, nie? Ale bym doleciał tam. Mogłaby latać w sieci? Możliwe, ale to raczej pytanie do rzemieślnika. Nie trafiłem. Nie, ten guzik, kurde, mamy. Dobra. Takie faraonie były ulubionymi zabawkami nocnych biegaczy. Należy do nich? Ja? Do nocnych biegaczy? Chciałabym. To byli goście, prawdziwi bohaterowie. Jedyne, co mnie z nimi łączyło, to drzwi. Ale może kiedyś. Nie, dobra, dość łatwo udało nam się dotrzeć. Chyba jednak nie tędy. Ej, ty! Widziałeś w tej okolicy renegatów? Nie. Widzicie szeregowy? Uspokójcie się i dajcie Agletowi myśleć. A o czym tu myśleć? Wracajmy do bazy! A co ty w ogóle za jeden? Oferuję wam pomoc. Sprawdzę, co stało się z prądem. Wiecie coś na ten temat? To ścisła tajemnica wojskowa. Myślimy, jak się tu dostać na górę. To może od razu przekażę mu wszystko, wszystkie rozkazy. A co to za wielki sekret?
Musimy zmusić ten złom do działania. I tyle. Mój kolega bardzo uprościł sprawę, ale mniej więcej o to chodzi. Wszystkie znaki wskazują na to, że znów mamy elektryczność. Stoimy właśnie przy podstacji. Takie obiekty są w stanie doprowadzić prąd do różnych części miasta. Musimy przywrócić sprawność obecnym tu urządzeniom. Czyli mamy je włączyć. Niestety bez sprzętu wspinaczkowego nie jesteśmy w stanie się do nich dostać. Stróżowie chcą zgarnąć elektryczność? Co z nią zrobicie? Włączymy to i owo. Na co myślałeś? Ten pan pyta zapewne o to, jak nasza kontrola nad elektrycznością wpłynie na życie innych ludzi. Odpowiedź jest relatywnie prosta. Kto panuje nad prądem, panuje nad miastem. Aha. Mogę się tam wspiąć bez sprzętu. Mogę się tam wspiąć bez sprzętu. Zrobiłbyś to? Wyświadczyłbyś stróżom prawa ogromną przysługę. Chyba coś o swojej matce i koni. Especkie dziuby! Nie łudźcie się! Nawet nie powłuchacie naszego prądu! Brać ich! Jezu, wy go lejecie w 40. Panie Maluszu. No, a to wygląda nieźle. Jakbym się na to wspiął. No skadrzesz tam kole ty. A dobra, i to jest kołkiem. Teraz już może ja. No generalnie tak, to można by wejść. Nie. Tylko jest dość wysoko. Nie wiem, powiem szczerze, jak z tą wieżą, bo tam już nie dam rady. Dobra, pograjmy się z nimi. Kto cię nauczył tak walczyć? Jestem Ejna. Ej, znacie ten dobry? Co mówi kula do gościa, którego przysyła? Znam cię na wylot. Ale Nidaw, przecież pokroiłeś go maczetą.
To broń biała, podczas kiedy kule należą do zupełnie innej. Dobrze, że jesteś cały. Nadal chcesz tam wejść, Aiden? Przecież to nie za darmo. Odpowiednio cię wynagrodzimy. Nie ma co zwlekać. Jak będziesz potrzebował pomocy, odezwij się przez radę. Aglot zna się na elektronice. Miej tylko na uwadze, że stąd nie ocenię skali uszkodzenia aparatu. Aglot ma smykałkę do elektroniki. No dobra. Chciałeś się tam spiąć? Tu. Właśnie, początek pomysłu, widzicie, miałem dobry, tylko później się trochę nie w tą stronę poszedłem. O, tu po róże można chodzić, to w ogóle luksus. A tu do ciebie nie. Dobra. Czekaj, ale... Jestem. Janka. Ktoś musiał się bardzo zmieścić, kiedy to odłączało. Podejrzewam, że przerwano główny obrót. Znajdź przewód i podłącz źródło prądu do przekaźnika. Powinno zadziałać. Dobra, dobra, już chyba jestem na dobrym miejscu. Nie wiem, czemu to nie chcesz, chyba że trzeba w odpowiedniej kolejności. 1, 2, 3. No to była dwójka. A tam jest jedynka. Hej, jestem na szczycie podstacji. Staram się włączyć zasilanie przekaźnika. Tutaj to nie było wcale takie łatwe. Na pewno dasz radę. Co ja działam z tym kawałkiem? Pod grupkę zbeków nie byli w stanie sami się wstrzymać. Czekaj. Żałuj, że ich nie poznałaś. Jeden lepszy od drugiego. Wiesz, co ta współpraca będzie kosztować? Estetycy bywają w porządku. O, czekaj. A? Nie widziałbym, jak się z tego zabrać. Zresztą oni są na dole, a ja tu. Ciężki wybór, co? Ja bym ich olała. No bo mają z tego własnych ludzi. Podają ze zwolnieni obywatela. Ktoś musi stanąć w mojej stronie, a jeśli nie my, to kto? Przemyśl to. Tylko nie odciąga się zbyt długo. No dobra. U mnie wszystko gotowe, a ty się tam powierdalasz. Ta twoja rywalizacja. Ile mamy kabla? 29 metrów. Okej, brakło mi ze 35. Czyli tu musi gdzieś przejście chyba. No kurde, no nie widzę. Udało się. Dobra, no i został nam jeszcze jeden. Wiemy, gdzie to jest ta jedna skrzynka. Ale zawsze znajdziemy chwilę na skrzyneczkę.
No co to takie uparte jest? O! Mamy cię. A co to? A, zaopakowano w środku. Dobra, ile mamy kabla? 32 metry, czyli teoretycznie dużo. Jak zwykle, nie? Dobra, to nie trzeba iść przeskoczyć. Znaczy tak, tędy. Okej, mamy to. Podłączyłem. Co teraz? Włącz jednostkę sterującą. Będzie w stereo. Robi się. Dzięki twojej pomocy, Damianie, będzie bezpieczniejszy. Mówię to, żebyś wiedział, że jestem ci wdzięczny. I żebyś zrozumiał, że to ważna sprawa. Okej. Chyba wypada podziękować. Jakbyśmy spróbowali jeszcze wyżej. Co tu się wydarzyło? Ej, Dan, ty znowu się zablokowałeś mi. Nie. Ech, ja cię nie. Wydaje się, że musimy wejść na najwyższe piętro. No. Nie, musi to być lepiej. No, to co mi to da? Nic mi to nie da. Chociaż może. Pięknie. No i tu jeszcze... No kurde, co nie ma klamek! Muszę się ja szału dostanę. Przecież już nic nie ma. No przecież zwariować. No, nie wiem, ile mi tam brakło. No kurde. No, ten był ciężki do otwarcia, ale udało się. No dobra, to nie wiem, może jednak, kurczę, aha, tylko że piętro niżej, póki co to się nie da tu zejść. Ale tu się da. To jest tylko takie coś. Nie, to jest tu. To jakąś cholerną rurę. Która jest w sumie... Nie mam pojęcia. Jest.
A, to do trójki aż padłem. To jest zablokowane z drugiej strony. Dobra. Kij z tym inhibitorem, może później po niego wrócę. Za długo to trwa. No bez jaj. No comment. Coś chyba nie działa. Aha, nie działa. Tak, dalej idziemy, bo to nie ma sensu iść w tą stronę, idziemy dalej. O, działka będą, ekstra. No, od razu lepiej, nie? Co? Co z tym jest? Bo nie ujrzał się coś. Nieźle, nie? A Globo? Wręcz optymalnie. Oto twoja zakłada. Zgodnie z ustaleniami. Bardzo miło się z tobą pracowało, Mayday. Z wami też. Trzymajcie się. Zrobiłeś to. Jesteś zła? Nie. Twój wybór. Trochę cię rozumiemy. Sama wybrała dobrowolnych obywateli. Takich podpowiadanych jest o wiele więcej. Gdybyśmy je wszystkie włączyli... Możemy najpierw iść do drugiego oka i... Dobra. Widzimy się w kantynie. Będę tam czekać. No, misja nawet nam się nie kończy. Więc... No cóż, lecimy dalej, no bo co mamy robić? Odwiedzę tylko sklep, pozwólcie i... I lecimy dalej. Pokaż, co ty masz? 6-6. No, elegancko. I to jeszcze w niezłej cenie całkiem. Granat. C4, świetliki. Co za wybór? Czyli za zespół, ale się tło... Aha, to nie. To jest to, byśmy kupili. Niech ci dobrze służy. Oj, 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 będą wydatki. Będą. Dzięki, obywatele. Mówiłem, że mamy najlepsze towar. No jeszcze... Ten weźmiemy. No dobra, wszystko, panie, bo... Aha, czekaj. Na coś takiego zawsze wydam kasę. 4, 8, no 30, bo ja jestem badziewiem. 4, 4. 4, 4 też dziękuję. Skąd to masz? 6, 2. Wypas. Mówisz? Dobra, to możemy zostawić. Chodź do tatusia. Ale z ciebie przypłatny obywatel. Trzymaj. Dobra. Zmienię tylko ekwipunek jeszcze. Wrzucimy. To jest na trójce, czyli tu nie coś się byli kupili. Tunikę. Tak jest. Och, mamy kurtkę. A, tu musimy wrzucić 4 czy. Nie, 4, czyli to są te. Zakupiacki. To jeszcze nie udowodnię, że jestem stresowy. Czy to się wychodzi z tej twierdzy? Ale weźmiemy po swojemu jak zawsze. Ile? O, 400 metrów. Kawał drogi. Co to jest?
Nic, okej. Okay. Ten cel dodatkowo pozwolę sobie później, to będzie teraz milion znaczników. Nie będę was teraz tym męczył. No, ta druga część miasta jest, no, zdecydowanie inna. Tam były raczej takie niskie w miarę domki. Może włączę jeszcze kilka? No, tylko nie oddawaj wszystkich stróżom prawa. Oddam. Mam, ta frakcja ma być na maksa wyposażona. O kurde, no źle. Kurde, jak z tym się ciężko lata. A to tu w ogóle. Tak a propos. Czekajcie, bo zlecę z tego. No, nieźle udało mi się. Fart. Ale się udało. Kantyna rybie oko. O matka, ale spluna. Żałuję, że spytałem. Jezu, zazdrosny jesteś? Nigdy nie byliśmy razem. Zrobię to w końcu. O czym rozmawiacie? O tym, że lubię kukli lała. Daniel mówi, że żeby rozprowadzić prąd, musimy włączyć pozostałe podstacje. Okej. Co to jest? Elektrownia działa, ale przewody nie wytrzymała. Minęło 15 lat. A to zgulawia męstwójcie. Niedliczony mięsień zanika. Chodź, pokój Franka jest tam. Spróbujmy ustalić, po co w ogóle Watts to włączy. A co to jest Frank? Ważna rzecz. Co tu jeszcze robisz? Idziemy? Jedna rzecz sama. Widzisz tych ludzi? Wszędzie indziej rzuciliby się sobie do gardła jak dzikusy, ale nie tu. Tutaj siedzą cicho i spokojnie. To zasługa Franka. Szanują go, bo był nocnym biegaczem. Tutaj każdy ma u niego dług. Ja też. Gdyby nie Frank, nie byłoby mnie tu. A gdzie byś była? W ciemnej strefie, jako gryzon? Albo w jakiejś melinie na skraju zaćpania. Frank nam pomoże. Ty też możesz na nim polegać. Serio. Gotowy? Idziemy.
Nie rób ze mnie to, Franek. Franek! Zaczynali nas jednego po drugim. Króli Kiki. Franek, to ja. Zbudź się. Ty? Co ty tu kurwa robisz? Przerwałaś mi rozmowę. Franek nie żyje od lat, Frank. Ogarnij się. Masz gościa. A kto to? Jebaba angielska królowa? Mam się ładnie uchłonić? To jest Aiden. Ma klucz dostępu GRE. Włącz nim elektryczność w mieście. Działający klucz? Pierdolisz. Pokaż mu. Skąd to masz? Od człowieka Watson. Ty też kurwa dla niego robisz? Hej, przestań, Frank. Aiden jest z nami. Ten klucz może zawierać dane o tym, co nam robili w szpitalu. Wciąż wierzysz, że dowiesz się dlaczego Łódź pierdzi dzieciństwo? Dobra, powiem ci, gotowa? Bo to kurwa psychol, jebnięty w łeb. Oto twój święty Graal i Arka Przymierza w jednym. Pasuje? Hej, tak? Spierdalaj stąd i zabieraj koleżankę. Mam ważniejsze sprawy na głowie. To nam pomógł? Plan by się powiódł, gdyby ten skurwiel zjadł się w środku więzi. Miałeś rację, Rafik. Jebany zdrajca. Bez niego poszliśmy jak dzieciaki zbrodzani na czołgi. Jeszcze nie skończyliśmy, Frank. Szukamy osoby, której dane są w tym kluczu. Muszę go odczytać. To pierdolony klucz, nie pamiętnik. Możesz nim otworzyć drzwi, uruchomić prąd, ale tak po prostu go nie odczytasz. Trzeba go gdzieś wsadzić. A wiesz, gdzie możesz go wsadzić w tej chwili? No właśnie, wynuchałem mnie na pierdolę. Rafik, pieprzony gnoju, po co wracałeś na tę misję? Wszystko poszło nie tak. Tylu ludzi, tylu wspaniałych ludzi. Lawan mówi, że tylko ty możesz pomóc. Lawan mówi wiele rzeczy. I wiesz co? Zwykle to gówno, prawda? To ciupunka, którą zabrałem z ulicy. Rozumiesz? Nie wierzysz? Spytaj. Sama ci wszystko opowiem. I chuj, że weszliśmy na to piętro. Co z tego, skoro wleźliśmy prosto w gówno? Tej wieży nikt nie zdobył i najpewniej już nie zdobędzie. Rozumiesz? Wszyscy zdechniemy. I wtedy będzie spokój. Ty też się zamkniesz. Leci dalej. Nie po to zadałem sobie tyle trudu, żebyś mnie teraz skłamał. Zadałeś sobie trud, żeby ze mną pogadać? Biedny piździerzy. Gratuluję, jesteś większym flajerem niż ja. A teraz wypierdalaj. Widzisz, Rafik? On jest prawie tak wkurwiający jak ty. Zabij się! Nie pytałem cię o zdanie! Ja pierdolę! Przestań wreszcie bronić tego zdrajcy! Przestań kłamać! Frank, do cholery! Ocknij się! Goń się, dzieciaku! Jakbyś się gonił, zabierz ze sobą Lawana. Skończyłem. Lawana, nic tu ponad. Chodźmy. Nie. Łódź włączył tym kluczem prąd, którego nie było od lat. I nie wierzę, że zrobił to z czystej dobroci. A ty masz to w dupie? Frank, ogarnij się wreszcie. Byłeś legendą, dowódcą nocnych biegaczy. W ogóle to pamiętasz? Tamten Frank nie żyje. Zginął z innymi wierzącą więzi. Dlaczego to kurwy Wolf miał mnie włączyć prąd? A skąd nie by miał ją wiedzieć? Ale jeżeli chcecie się dobrać do bazy danych, wierę, potrzebujecie terminala. Tylko że nie mam pojęcia, skąd go wziąć. A ci, co wiedzieli, pewnie dawno nie żyją. Ale dobra wiadomość jest taka, że sami wkrótce do nich dołączymy. Zdrowie.
A teraz wypierdalaj z mojej kwatery. Jebana, Pius. Chyba Pius się napiła. Słyszałeś? Kuku, co się dzieje? Sprawdzisz? Zaraz do łoku. To niemożliwe! Dobrze czujesz. Renegaci w Central Group. Powtarzam, renegaci w Central. Okrążają rybie wieko. Czy ktoś nie słyszy? Odbiór. No cześć. Co mam, chłopaczki? Dzitkę. Bardzo ładnie. Co ty chcesz? Umiesz kluczyć dział Konada. Okej. Jak chciałem się tam dostać? Nie! A nie! Zapałem się! Ja żyję! Kajmy wejść do góry. Ale żyję. Dobra, w sumie co mamy do stracenia? Udało się. Tylko tu cholera. No nie wiem, to nie chcę dostać. Kurde no. Oczywiście ty nie wskoczysz, on za minuta. No i majster. Co, nie da się tu wskoczyć? Musimy to zrestartować, słuchajcie, bo coś jest nie tak. Dobra. Ja co, już mam lepszy pomysł. Jak pojedziemy tą liną, to jesteśmy w idealnym miejscu. No. Jak to mówią, szacha grach. Co tam, chłopaki? Słuchajcie, chłopaki, nie mamy za dużo czasu. Trzeba się brać do roboty. Rękawiczkę, bo się poparzył. Mało brakowało. Ejden! Więcej renegatów na dole!
Przejdzie na samym. Dole. Nie, na niższym piętrze. Dobra. Ok, teraz spróbujemy. No cholera, nie to znowu. Boże. Czyli ja tak strasznie tego nie ogarniam. O, ale tu jest fajna rzecz. Dobra, dzieci renegaci, niżej, tak? Nie wiem, jakoś się szczyt znaleźć łatwiej. Nie miałem wiedzieć, jak zejść niżej. To raczej nie. O, jest. Nie lubię walczyć na schodach. No to jest strachliwi. Się dać. Łebek strzelił. O ty kurde. No jak można dostać tak dwa razy w czambo, no? No już, już. Co ty znowu chcesz? Weźmy drugie działo na dachu. To może być trudne, bo ja mam problem z zostawaniem się na dachu. Matko. Dobra, wiecie co? To będzie masakra. Nie, do góry, kręć. Kręć. Tu! No. Nie, czekaj, to co jest tu? Co się robiło właśnie? Kurde, mole. Nie mam tej. Dobra, tamten się zgubił. Nie ma sensu go tam szukać. Jak ja mam tam dotrzeć? Jeszcze w takim czasie, no przecież to jest niemożliwe. No, leć, leć, leć. Przydał się do mnie coś zmieniania, ale dobra, ale ja nie wiem jakim cudem dociałem, musimy teraz to przejść, bo ja nie mam opcji, że tego nie przejdziemy. Bo ja drugi raz to ja już tu nie wejdę. Przecież tu jest winda. Hmm.
Dobra, zdążyliśmy. 10 sekund przed końcem. Gdzie jest to żywiołko? Spokojnie, spokojnie. No ląduj, 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 panie, ląduj, bo czas się kończy. Sam, mam pytanie. Szukam bazy danych GRN. Większość sprzętu GRN nie działa od lat. Po co ci ta baza danych? Patrolujecie miasto. Znacie miejscówki GRN na wylot. Aiden i ja musimy znaleźć tę bazę. Pomożecie nam? Lałałam, to twój kumpel? Aiden, można tak powiedzieć. Nigdy o tobie nie słyszałem. Skąd ją znaleźć? No gorsze, co coś się nie komunikują ze sobą, tam pomogliśmy tamtym, a ten... Mówimy prawdę. Jestem pielgrzymem. Przyszedłem z zamówów. Czyli widziałeś mnie jedno. Przeszedłeś też pewnie przez odwiedzin, ale... Dobra, co chcesz wiedzieć? Dużo się tam ostatnio działo. Straciliśmy dowódcę. Bazarianie próbowali nas odciąć od zasilania. Na szczęście im się nie udało i utrzymaliśmy pozycję. Ale walki wciąż trwają. Tracimy ludzi. Straciłem kontakt z nowym dowódcą, Aitorem i jego oddziałem. Wiesz coś o nich? Znaleźliśmy Wolfa, ale był za silny, uciekł. Co? Gdzie? W tunelach niedaleko fabryki aut. Wolf rozniósł oddział Aitora. Sam na mnie uciekł. Nie powinienem ich zostawiać. Musimy sprawdzić, co tam się dzieje. Co do sprzętu GRE, o który pytacie, poradźcie się porucznika Roła. Jeśli coś nadal działa, będzie o tym wiedział. Ostatnio zabezpieczał z oddziałem okolice Kulmendale i Newton Park. Przez atak rzeźnika musieliśmy przerwać łączność. Więc musicie sami go poszukać. Jak go znajdziecie, dajcie mu to. Co? Rozkazy dla niego i pozostałych. Jazda, chłopcy! Idziemy! Chodź na zewnątrz. Pogadamy. No dobra, sporo się widzieliśmy. Okej, okay, udało nam się zakończyć misję Nowy Dom. Misję rozkaz ze mną zrobimy później. Teraz idę się trochę rozejrzeć po świecie. Może wypatrzę jakieś misje poboczne i jakąś poboczną się zajmiemy. Dobra, trzymajcie się, hej!